Cześć, tu Wiki, Miki, Agatki i Moniki. Słuchajcie, niedługo jest Halloween. Macie jakieś plany? Będziecie się straszyć albo chodzić w jakieś straszne miejsca, albo robić sobie żarty, albo gdzieś w nocy wychodzić na dwór i się bać? Ba! My będziemy. No, ale my chcemy, bo my tutaj kiedyś z tydzień temu szliśmy i zauważyliśmy jakiś opuszczony dom. Scary house. Tak, no ale tak jakby nie podchodziliśmy do niego i dzisiaj właśnie idziemy zobaczyć go. Straszyć się. Gdzie ten dom był? No właśnie. Gdzieś tutaj był, zaraz znajdziemy i wam pokażemy. On jest taki bardzo straszny. Ciekawe, jakby w nim było na przykład w nocy. Kochani, piszcie nam w komentarzach, czy wy straszycie się na Halloween, czy chodzicie po domach, po cukierki. Czy straszycie swoich rodziców, robicie im jakieś takie właśnie mega psikusy. I czy chodzicie do opuszczonych domów, tak jak my właśnie teraz idziemy. Myślałam, że to jakiś momo. Zombie! Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tym domem. Ja jeszcze nigdy nie byłam w takim opuszczonym domu i ja naprawdę tak się boję. Jeszcze w dzień to okej, ale na przykład jakby tutaj przyjść tak pod wieczór albo w nocy, żeby tam jakiś potwór nie wyszedł albo nie wiem, jakiś duch jeszcze w noc halloweenową. Dobrze, że idziemy razem z rodzicami, to nas może obronią, ochronią, jakby tam jakiś potwór wyskoczył. Tak, obronią albo uciekną, gdzie pieprz rośnie. Ja was wszystkich obronię, nie bójcie się. Nie, zobaczcie, tutaj są jakieś porzucone stare meble. Nie, tu nawet jakiś czajnik jest. Jakieś szafki, jakieś stare. Biurko. No, stare stoły, wszystko jakieś takie rozwalane. Co to w ogóle się działo? Dziewczyny są odważne, ale ja troszkę się boję, bo wydaje mi się, że tutaj jest jakieś dziwne, tajemnicze miejsce. A tutaj jest jakaś stara wersalka, że jakiś potwór tutaj sobie położył liście i na nich śpi w nocy, żeby miał miękko. O nie. Nie, spoko jest. A może podnieść. Słyszycie? Mam pomysł. A może ją podnieść i sprawdzić, co jest w środku tej wersalce, co? Nie, lepiej nie, tato. Paweł, to zawsze ma jakieś głupie pomysły. Po co zaglądać do jakiejś starej, opuszczonej wersalki? Co, mamunia, co znalazłaś? Wow. Co tam widzisz w środku? Patrzcie, jakie echo. To jest głębokie? Strasznie. Agatka? Zaglądnij tam. Ej, jakie to jest straszne. Monika. Ja się boję, że mi tam okulary wpadną. Ej, dobra, ta studnia jest mega straszna, ale obok tej studni stoi jakiś opuszczony dom. Dobra, wchodzimy tutaj. O, czekajcie, spróbuję ja zajrzeć, ale nie, za niski jestem, wiecie? Uwaga, kamerą tam podjadę, uwaga, zobaczcie wy, widzowie. Widzieliście, co tam było? Napiszcie nam w komentarzach, bo my jesteśmy za niscy, nie możemy zajrzeć przez to okno, a właśnie wystawiliśmy kamerę i wy wszystko widzieliście. Piszcie nam o wszystkim w komentarzach. Dobra, ale tu nikogo nie ma na pewno. Wiadomo, to się zaraz okaże. I co tam widzisz? Patrzcie, są firanki, może ktoś tu jednak mieszka. Halo? Halo, jest tu ktoś? Gdzie straszne są takie domy. Wydawało mi się, że ktoś tam się poruszy. No co? Zobaczcie, tu jakiś leży but. Tu może ktoś był, próbował wejść i się przestraszył i uciekał i zgubił buta. I są jakieś drzwi. Nie otwieramy tego na razie, dobra? Mam super pomysł, przyjdziemy tutaj w nocy i wtedy będzie jeszcze lepszy koks. Co myślicie? Co? To? Monika? Dobra, wow, a wy widzowie, jak myślicie, lepiej to zrobić w dzień czy w nocy? Patrzcie, się wydaje, że w nocy właśnie. No tak, patrzcie, bo w tym jest kartka jakaś. Może to dla nas, a może jakieś wskazówki, co? Wyjmij. Wyjmij. No wyjmij, bo się pozna. Co? To. Jadź. Widzisz? No jest. O kurde. Jakiś list. Jakiś list. Dobra, to się robi bardziej tego. To się. O, o. Dobra, nie czytamy tego, to jakaś prywatna wiadomość do... Błagam, uciekajmy. Dobra, ale przyjdziemy dzisiaj w nocy, dobra, dziewczyny? Jakieś jeszcze gazety dobra. Są, patrzcie. No, stare gazety przedwojenne. Agatka, przyjdziemy tu w nocy, nie będziesz się bała? Będę, ja będę. Monika, będziesz się bała? Tak. To będą straszne emocje, będzie fajnie, będzie challenge halloweenowy. 24 godziny w strasznym domu, scary house. Przez... No i wejdziemy do tego domu i będziemy tam spać. Zgadzacie się? Tak! To trzymajcie kciuki i dawajcie łapki w górę, żeby nam się to powiodło. A my tu jeszcze, póki jest jasno, zobaczmy, co jest dookoła. Może coś jeszcze fajnego znajdziemy. Dobra, idziemy. Taka obórka jakaś tutaj jest. A tu potwór sobie zostawił 3 takie ładne jabłuszka i położył na krześle. Będzie sobie potem jadł. Może na wieczór sobie to zostawił. A no, i coś jeszcze. Dobra, zobaczymy. No i keczup jeszcze, no. Zobaczymy w nocy, jak przyjdziemy, to zobaczymy, czy te jabłka zostały zjedzone. Monika. Czy ktoś tu jest? O, patrzcie, znacie ten przyrząd? Patrzcie, to jest kosa. To jest kosa normalna. A no? Wiecie? No ty nie za bardzo się boisz, Agatka. Widzę, że wszystko traktujesz jako żart, tak? A patrzcie, co to jest? Odkurzacza. A, części od odkurzacza. Tak. Strasznego potwora.
To jest przyrząd czyj? Nie wiem. Kostuchy. Serio? No. Do tego co w kopalni tam może? Nie. Ja myślałam, że to jest takie, wiecie, w kopalni i to się tak w jakieś kamienie i wtedy taka... Nie, to nie jest kłów, to jest kosa. Kiedyś się zboże kosiło tak o koso, nie było kombajnów, tylko kosami albo sierpami jeszcze wcześniej. Dobra dziewczyny, zwiedziliśmy już całe tutaj okolice, wracamy do domu i szykujemy się na wieczór. Tak. Przychodzimy wieczorem przychodzimy w nocy. I musimy sobie wziąć będzie taką... latarka, no bo ja... Weźmiemy sobie latarkę. No, jakąś latarkę, może sobie weźmiemy troszkę, żeby sobie poświecić. Będziemy tutaj spać, nocować i w ogóle zwiedzimy, co tam jest w środku, okej? Okay? No, okej, okay, ja jestem za. Ja naprawdę w dzień się boję, a co będzie w nocy? Dobra, koniec, pa. Dobra dziewczyny, jesteśmy już blisko. Jesteśmy przygotowani? Wzięłaś koce? Mam koce. Dobra, chodźmy. Dobra, idziemy do tego strasznego domu. Też zrobiło się zimno. Właśnie, jest tak ciemno. No i ciemno, jest strasznie. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Słyszałyście? Coś słyszałyście dziwnego? Jesteśmy już w tym domu. Jesteśmy. I to jest mega strasznie. Dookoła jakieś dziwne graty. Jak myślicie? No. Jak myślicie, nic nas tutaj nie wystraszy? Mam nadzieję, że nie. Boże, tu jest jakieś krzesło, można sobie usiąść. Co tu jest? Krzesło jakieś stare, no. Przychodzą duchy i sobie siadają. Nie, może nie. Dziewczyny, chodźcie może tutaj do tego pomieszczenia. A nie, już się. Widziałeś to? Nie. Wydawało mi się, że coś widziałem. Nie, tata. Nic tu nie ma. Nic nie było. Chodźcie tu. No idziemy. Jejku, ale się przestraszyłam wtedy, jak tata tak krzyknął, tak zrobił. Ha! Myślałam, że tutaj naprawdę ktoś jest. Jeszcze tak ciemno jest, a jak wchodziliśmy, to jakiś pies zaczął szczekać. Ciekawe, kto tu mieszka. Tak jakby tutaj ktoś był, stoi jakiś rower, jakieś są krzesła, jakieś takie różne narzędzia dziwne. Nie wiem, czy to jest całkiem opuszczony dom. Ej, zobaczcie, tutaj będziemy mogli spać. A co tu jest, Monika? No kanapy. Jakie kanapy, jakieś fotele. A, fotele, o, prawie się przewróciłem. No, jakieś fotele. Dobra, to tutaj będzie nasze miejsce do spania, dobra, dzisiaj? Na szczęście nie będziemy musieli spać na podłodze. No właśnie, bo właśnie się tak zastanawiałem, gdzie będziemy spać. Agatka, jak myślisz, wygodnie tu będzie? Na razie, to jest twardo, strasznie, o tu jest twardo. No, żeby nas tutaj nikt nie przestraszył tylko. No. Dobra, zwiedzajmy dalej ten dom, ten straszny dom. Co tutaj jeszcze jest? Ej, ale tutaj jakieś, patrzcie, porozwalane rzeczy różne. Jakieś skrzynki, jakieś... Słuchajcie, to tak to wygląda, jakby ktoś tutaj to porzucił i uciekł. Może on się czegoś wystraszył. No nie. Ej dziewczyny, gdzie wy tam idziecie? Sprawdzamy jeszcze dalej, co tam jest? Tam są chyba jakieś schody na górę. Na górę? Tak. To tam jest jeszcze piętro? Jak oglądałam ten dom z zewnątrz, to nie wydawało mi się, że on jest piętrowy i taki duży. A to zobaczcie, rzeczywiście są schody. Chodźmy zobaczyć. Co tam jest? Chcecie wy pierwsze iść? No tak. Dobra, pomału. Patrzcie, jaki to jest wielki ten dom. I ale uważajcie, że... Uważajcie, no, bo tu może być niebezpiecznie. Chodźmy tutaj do tego pokoju. To tu jest jakiś pokój. Co tu jest? Pokój? Zobaczmy. Nie, tutaj też nikogo nie ma. No pusto, jakieś bałagan, jakieś paczki stoją dziwne. Ej, zobaczcie, tu jest drabina właśnie. Gdzie ona prowadzi? Chyba na jakiś taki strych. Na strych. Ej, dobra, musimy to sprawdzić. Kto tam chodzi? Kto idzie z tym zobaczyć? Kto, może tam właśnie ktoś mieszka? Nie. Poczekajcie, ja zobaczę. Nie, dobra? Nie, tam nie, bo nie wiadomo, co tam jest. Właśnie. No sprawdzę, chociaż tylko głowę wystawię. Dziewczyny mnie ostrzegały, żeby nie wchodzić po tej drabinie, ale to mi nie daje spokoju, ja muszę tam sprawdzić, co tam jest. Idź tam, proszę. Martwcie się. Zobaczę. Idź tam. Halo? 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 Jest tam ktoś? Mieszka tu ktoś? Panie! Ej! Ktoś tam jest, czy nie? Nie. Kurde, dobra, nie wchodzę tam. Dalej nie wchodzę, bo nie wiem, co tam będzie. Dobra, to zajrzałem tam trochę. Ciemność, jak nie wiem, wiecie? Tak. No. Chodź, patrzcie, tu też jest jakieś pomieszczenie, dobra. Chodźmy. Tutaj akurat nic nie ma. Nie ma, pusto, zobaczcie, wszędzie pusto, nie ma żadnych mebli nawet. Właśnie, dobra, wychodzimy. Dobra, schodzimy na dół, będziemy spać na tych sofkach, na tych fotelach tamtych. Dobra, idziemy z powrotem. Co to było? Nie, tata, chodź lepiej szybko. Dobra, idziemy, kurde, bo coś, naprawdę, ja też słyszałem. Ej, dziewczyny, wydawało mi się, że
Nie, nie, to chyba mi się tylko wydawało. Dobra, schodzimy na dół. Co ty, ducha zobaczyłeś? Dobra, chodź, nikogo tam nie ma. A, pewnie masz rację. Dobra, chodźcie, już może spać. Trzeba jak najszybciej zasnąć, przespać całą noc i wracać do domu. W ogóle nie myśleć, jak tu jest i że coś może się strasznego wydarzyć. Chodźcie, dziewczyny, kładziemy się. No dobra, które miejsce wybieracie? Kto które miejsce wybiera? Dobra, mama, ty też tu się ułóż. Ja też. No. Dobra, a ja tutaj koło ciebie. No, wiecie co, to chyba jest najgorszy challenge, taki najstraszniejszy, jaki przyszło nam zaliczyć. Ale dobra, już pora spać. Mam nadzieję, że nic tam złego się nie przyśni. Dziewczyny, wstawajcie! Zobaczcie, już jest ranek. Już jest widno. Gdzie ja jestem? Przespaliśmy całą noc w tym strasznym domu. Udało się, challenge zaliczony. Ale w nocy to trochę się baliśmy. Ale dobrze, że nikogo tutaj nie było, prawda? No, to jest ważniejsze. No dobra, zaliczyliśmy challenge. Wracamy do domu. Wracamy do domu. A wy, drodzy widzowie, dawajcie nam pod filmikiem łapek w górę. Wpadajcie na nasz drugi kanał. No to gramy! Oglądajcie filmiki, które teraz widzicie na ekranie. Wpadajcie na naszego Facebooka i Instagrama. Subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem nasze oba kanały. Do zobaczenia, pa!